I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Cause I'm a wanderer. Halo, siemaneczko i serdecznie witam w kolejnym odcinku Fallouta. To już jest chyba, czy dopiero w sumie piąty odcinek, także jeszcze początek przygody. Ostatnio skończyliśmy na budowaniu, rozbudowywaniu naszego osiedla, tego sanktuarium, czyli tam, gdzie kiedyś nasz bohater mieszkał, ponad 200 lat temu. I tak, co jeszcze dodatkowego odkryłem? Jeżeli chodzi o warsztat, dobra, to już mamy zrobione, te racje i tak dalej. Woda, wszystko jest na zielono. Tyle, że do różnych funkcji, do różnych rzeczy, prac możemy naszych ludzi przydzielić. Czyli na przykład jedną osobę do pielęgnowania jedzenia roślin. Tam mam tą wieżę strażniczą, to też przydzieliłem osobę. To jeszcze odkryłem. A, tylko gdzie jest nasz piesio? Właśnie, bo psa, kurwa, zgubiłem gdzieś. Kazałem mu odejść do tutaj na miejsce, do domu. On gdzieś pewnie jest. Tylko kurwa pytanie, gdzie, co? 30%, dobra. To oczywiście. I cóż, no i to wsio, jeżeli chodzi o budowanie, bo resztę powiedziałem chyba w poprzednim właśnie odcinku. I co w tym odcinku, co teraz sobie zrobimy? Pozwiedzamy okolice. Ja myślę, że wokół tutaj tej wysepki, tego osiedla jest woda. Sobie po prostu tutaj naokoło pozwiedzamy, co się dzieje, ale najpierw pójdziemy do krypty. Czy chcesz odbyć szybko podróż we wskazane tak miejsce, dokładnie. Ponieważ tam jest miejsce, gdzie jest ukryta broń. I tam potrzebowałem trzeciego poziomu lockpickingu, czyli tego otwierania zamków, tak? No dobra, jesteśmy z powrotem. Jednak nie udało mi się otworzyć tamtego zamka, bo okazało się, że on jest bardzo trudny, a nie średni. Coś mi się pochrzaniło po prostu. Ale, dobra, to po prostu jesteśmy tu, więc przejdźmy sobie tak naokoło. O, dokładnie. Te miejsce, sanktuarium tak zwane. Zobaczymy, czy natrafimy na coś fajnego. Psa nie mam, ponieważ odsyłam go do domu i cóż, po prostu nie wiem, jak go z powrotem wziąć w swoje szeregi, żeby mi po prostu O, ale mnie to przestraszyły. Dobra, mam 3 punkty Watts. Zobaczymy, czy... O kurwa, no dawaj. Tak jest. Dobra. Pyk. Będzie strzał, dobrze. Kurwa, jak mnie zaskoczyły, się przestraszyłem strasznie. Przeładuj. Dobrze. Trochę dostałem po dupie. Ponieważ napromieniowały mnie te skorwysyńskie muchy, ale sobie wezmę ten gruczoł z nich. A też odłożyłem część swojego wifi-punku, także mam teraz 86 kg, a nie 250 wcześniej. Można to odłożyć w warsztacie tak naprawdę, przyciskając kwadrat. O! Teraz pytanie, czy... No, chodź. Najpierw psa, nie? Bo on będzie bezpośrednio mi zagrażał. Dobra. Kurwa, nie trafiłem. Gdzie ty jesteś? Jezus Maria, zaraz będzie po mnie. Tak. Dobrze. Uj, Jezus Maria, piesio. Sora. Gdzie ty jesteś? Już po tobie. Dziwko. Dobra,
trochę niekrytyczne zastosować, ale tego nie zrobiłem. Może ja, wiecie co, wyłączę tą lampkę. O, dokładnie. Czas mi leci nagrywania, czy nie leci? Fuck. Nie będę teraz wiedział, ile nagrywają. Dobra, czyli tak. Tu w okolicy widzicie, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy jakąś babkę. Tylko teraz jej ciała, kurwa, nie widzę. Gdzie jest jej ciało? Miejsce kontra wojskowa taśma kręca jest. Więcej nie będziemy brać. Mam zaznaczone rzeczy, które są mi potrzebne do modyfikacji tak naprawdę. Dobra, co ona tu miała? Ta babka nie żyje? No dobra. Połatany trzyczęściowy iguana na patyku. Tego nie chcę. Psycho. Psycho. To bym chciał. Amunicja. Ogniwa fuzyjne, co jest ważne do napędzania. MedX Psycho, dobra. Napędzenia naszego Power Armora, czyli ten pancerz wspomagany. No i dobra. Gdzie my jesteśmy? Czyli dzisiaj będzie taki luźniejszy odcinek. Ponieważ zwiedzamy okolice, tak jak mówiłem. Dobra, ale przytrzymajmy się blisko zbiornika wodnego. O, tam jest to sanktuarium, czyli osiedle, na którym... Dobra, ja wyłączę na razie tą latarkę. Na którym ponad 200 lat temu w przyszłości nasz bohater zamieszkiwał ze swoją żoną i dzieckiem, a teraz tak naprawdę będzie, cała gra będzie polegała na tym, że Superclay jest. Będziemy szukali zemsty, tak? Na... Wow! Pięknie. Tak, pięknie, super, ekstra. On mi zaskoczyły te kundy w nocy. To jest jednak niebezpiecznie troszeczkę, co? A nie uszkodziły mnie. Dobra, PW i PA. Widzę, że mi spadło zdrowie. A zdrowie... O, dokładnie, wpierw sobie uderzył, jest git. Szkoda, że nie mam jednak psa, bo bym mu wydał polecenie, że by przeszukał okolice, ja bym przeszukał, a tak to sam szukam właśnie, kurwa. Dziury w całym, nie wiem, czy ja dobrze tak zrobiłem, że sobie zwiedzam tą okolicę w nocy. O. Ciekawe, co tam jest, tutaj nie ma nic. Żebra. Kurwa, tu wszystko można zebrać. Dosłownie wszystko. Bandyckie ochroniacze. To sobie weźmy. To najwyżej tam później schowam. Lub nie wiem, rozbiorę na części. Dobra, tylko nie biegajmy, bo właśnie, jeszcze jedna. To jest strzela. Jeszcze jedna uwaga. Jak biegacie, jak się biega w ogóle w tej grze, to te punkty stamina są wspólne z punktami WATS, tego wspomagania celowania. Więc jak dobiegamy do przeciwnika i mamy wyczerpaną staminę, no to pff, dupa. Nie będziemy mieli punktów. Nie wiem, czy to jest wróg. Jest. Dobrze. No sorry, kolego. Kapsle, nabój. Nic więcej, dobra. Czemu ja te kółko tak naciskam automatycznie? Superclay, śrubokręt. Co tu jeszcze jest? Ciasteczka. Samoróbka, pistolet. Tuż mamy. Wiśniowa nutko. Tam jest jeszcze, widzę. Naboje. Żółty prochowiec. Chuj, kurwa, żółty prochowiec. Dobra, to chodźmy tutaj, ja widzę, że to jest jakieś ogrodzenie. Coś to kurwa może być, co? A warto pozwiedzać tą okolicę. Warto, może na coś trafimy. Jak nie mogę tam iść, bo co? A, bo koniec mapy. A tego tam nie mogę iść. No dobrze, skoro tam nie mogę iść, to nie. Dobra. Ja mówiłem o tym bieganiu, żeby tak nie robić, bo punkty łopc stracę.
chodźmy w takim razie dalej. Dosyć szybko się przemieszcza tak naprawdę. Jeszcze mamy taki hełm gazowy, ale on nam daje dodatkowe punkty jakieś tam odporności, więc warto to nosić. A! Centrowi, dobra. Kurwa, może właśnie znajdę te owoce potrzebne dla mnie, czy ziarna, żeby zapewnić moim mieszkańcom, teraz no w sumie moim, żywność. To kurwa w tym wyschniętym, posnuklearnym świecie to tak naprawdę nie ma żadnych... O, tam coś jest. Jest jakiś bunkier. Jest jakiś bunkier na horyzoncie. Zobaczmy. Fucky shit. To jest cmentarzysko robotów. Dobra, zapiszemy sobie gierę. Dobrze, dobrze, dziękuję. Okej, zapisało. Tylko teraz pytanie... Jakbym był... Im większa inteligencja, tym lepiej, bo mogę takimi robotami sterować. Boję się, żeby on się kurwa nie uruchomił, bo będzie po mnie. Nawet nie mam żadnej rakietnicy. Rdzeń fuzyjny jest. Kład scalony, to może się kurwa przydać. Pamiętam, że takie coś przydawało się w części trzeciej Fallouta. Przeładuj, mam tylko 11 sztuk. Co to jest? Jakaś broń. Dobra, kółeczko, ekwipunek. Grubas. To jest rakietnica. Kochani, ja mam nic dla niej. To jest wyrzutnia rakiet, dobra. 137 obciążenia, bo grubas waży 30 kilo. 30. To jest... Kurwa, ja pierdolę, dużo. No może niepotrzebnie mam tyle. Działko obrotowe też mógłbym zostawić tam na miejscu. Ale dobra. Chodźmy z pistoletem. Zobaczcie, tak, mamy tego grubasa. Pewnie też można będzie nieźle modyfikować to. Dobra. Tam jest ten robot, kurde. No nie wierzę, że nic nie można z nim zrobić. Kurwa, no jest to cmentarzysko, jest dokładnie, jakby ktoś chciał wiedzieć, o, tu. Dobra, wejdźmy tu do środka. Tu jest warsz, o, steampaki, rad X, później będziemy mogli to oczywiście, układy scalone, to trzeba zbierać, bo to będzie nam bank przydatne. Pracownia rusznikarska, ale to już chyba nic nie zrobimy, co? Ja pierdolę. Znawca sprów i nauka poziom 4 dopiero. To możemy też sobie ulepszyć. Dobra, tego nie będziemy i tak robić. Na razie to jest bez sensu. Dobrze. A i tu jest jakiś terminal. Gazeta. Pudełko na cygara. Hotrodowiec. Yes. Na stałe odblokowany unikalny wzór lakierniczy dla pancerza wspomaganego. O, spoko. Weź. Układ scalony. Steampack. Taśma kręca jest. Właśnie widzę, że taśma kręca to jest ważne dla nas. Dobra. Dziennik dostaw. Aha, 27. Okej, okay, notatki pracownicze. Nie, no nie będę tego czytał teraz bez przesady. Co? Nie włączaj holotaśmy, ale ja włączę. Tylko że jak to włączy robota, to co będzie? Sprawdzimy. Pewnie, że sprawdzimy. Prototyp zdalnego zwiadowcy. Ten prototypowy zwiadowca wykonany na zlecenie. Kurwa, bym go włączył.
Dobra, ale włączę tego robota. Nie wiem, jakie będą konsekwencje, bo na 90% to mnie on po prostu zaatakuje. Tak, chcę. No zobaczymy, chyba że nam będzie towarzyszyć, to już w ogóle będzie spoko. Ale będzie można go wyłączyć, nie? Patrzcie, włączał się. Ej, patrolować o pieniądze na co wszystkich rzeczywiście będzie. Okej. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem teraz. Dla armii USA, tylko żeby on nie robił nam naszych ludzi. Co? No dobra, włączyliśmy to, włączyliśmy. Ja sobie zapiszę tylko na oddzielnym folderze. O, pięknie. Okej. I teraz lećmy dalej. Pójdźmy jeszcze z tej strony przy rzece. To chyba warto to chodzić wzdłuż drogi, co? Bo tutaj przy drogach to powinny być, raczej powinny być moim zdaniem jakieś miejsca, które warto zwiedzić, w które warto uderzyć. Dobra, mamy teraz dzień, więc... Kurwa, ale ogólnie, szczerze to mało tutaj jest jakichś stworów, no tam jakieś psy nam tylko dokuczały. Dobra, co tam jest? My jesteśmy tu, dobrze. Czemu to jest? Aha, dobra. Także złomowisko zwiedziliśmy. Tu ogólnie, ja widziałem gdzieś na jednym filmiku, bo nie powiem, że czasami nie oglądam innych. U Roya akurat widziałem, że tutaj gdzieś... Dobra. Nieźle, nieźle mi idzie. Tutaj gdzieś powinna być jaskinia. Hejdzik. Dobrze, nieźle. Jaskinia ze szczurami. Dobra, ktoś jeszcze szczela do mnie. Dosyć łatwo się ich rozwala tak naprawdę, tylko że oni dosyć łatwo mogą im nie rozwalić, nie? Wróciłem jednak na poziom normalny, bo przy nagrywaniu, jeśli chodzi o ten poziom trudny, to za dużo uwagi bym musiał poświęcać i wtedy jednak po prostu człowiek się nie odzywa. Dobra, nabój do strzelby. Szlam sola, nie wiem co to jest szlam sola w ogóle, jakaś odmiana kurwa nuklearnej rośliny. Tam są jakieś kurwa radary. To bym musiał się wybrać w ogóle, nie? To jest Concord, czyli tam mieścina nasza, z której uwolniliśmy tych ludzi, którzy teraz są z nami. Dobra, iguana na whisky. A whisky to mógłbym wziąć, bo to może się przydać do robienia koktajlów Mołotowa. To powinny być jakieś kraby chyba, z tego co kojarzę. Ale nie ma. Droid? Nie. Tu nie ma kurwa tych krabów, a to powinny gdzieś być. Dobra, jesteśmy tutaj, no. Przejdźmy jeszcze dalej. Dobra, ja zmienię broń, bo tu chyba będą te kraby jednak. Utworzona wróżka. O, zapiszemy grę. Szybki zapis zrobimy pewnie. I tu powinny być te kraby. Kraby czy jakoś tak? Tylko nie mam kurwa teraz psa, więc on tak naprawdę
jest. Co to było? So. O, fuck, są i duże. Ale jakie szybkie jebane. Jeszcze raz. Wow. Ładuj, ładuj, ładuj. Uciekaj. Tak jest. Dobrze. Jeden padł. Teraz drugi. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tak, taktyczny odwrót. Uciekaj, uciekaj. Chyba mam coś uszkodzone. Tam chyba ten robot się odezwał. Pięknie. Dobra, ten krab, czy co to kurwa było? Wróciło tutaj, co? Nie słyszę nic w słuchawkach, żeby coś tutaj chodziło. To są jaja. Jest, idzie. Chodź tu. Come on. Nie, nie. Dwa razy. Ogólnie jego słabym punktem to jest właśnie twarz. Chodź tu. O, ucieka? No ta, bo dostaję w pierdol. Dziękuję. Nara. Te jaja błotniaka zbiorę. To nam się może przydać. Dobrze, dzięki. Spoko, teraz biorę z niego łup, bo z niego raczej będzie coś mięso błotniaka. Kurwa, zajebiście, tylko mięso. Myślałem, że będą jeszcze jakieś inne cenne przedmioty. Ale to nic. Dobrze. Tu byliśmy. I teraz chodźmy tu wzdłuż. Dobra, zabrakło mi staminy. Zabrakło mi... Co? Aha, tutaj jest... Tutaj jest ten wysypisko. Tam powinno być ta nora dla szczurów. Szczurze nory. O, i tam też w środku jest safe, w którym jest coś cennego. Właśnie zastanawiam się, czy te przedmioty, które są rozsiane po tym świecie, to jest losowo. Czy to jest na stałe, czyli za każdym razem odpalając grę będzie to samo. Nie wiem. Dobrze, tą pompę można odłączyć, chociaż nie wiem po co, ale co zrobię. Okej. Okay. Nie wiem do czego to było w ogóle tak naprawdę. Ale chodźmy wzdłuż przewodu. I co tam kurwa jest? Okej. Okay. O, kacelki. Zajebiście, będziemy mogli handlować. Dobra, rewolwer. Wow. O, z okiem przestraszyło. Ja z dupy się nagle wzięły. Raz. Dwa. Tak jest. Super, one są akurat słabe, także... Dawaj, dawaj. Szybko. Raz. Dawaj, dobrze. Kreto szczur, bo krzyżówka, czyli kret się ruchał ze szczurem, tak? Ha! Skóra kreto szczura jest cenna teraz. Ha, zobaczcie. Próbówka laboratoryjna. No dobra, skoro to jest potrzebne, to biorę. Czysty niebieski garnitur. Na chuj mi ten kaktus. Antyrat, o. To jest potrzebne. Dobra, to sobie przeładuję. Wezmę steampacka. Kurwa, te steampaki to są na wagę złota. Tak naprawdę trzeba będzie w którymś momencie je w końcu robić. Tylko trzeba będzie zrobić poziom do tego. Dobra, działko obrotowe. Weźmy pistolet. Dziękuję.
Dobra, i tutaj gdzieś powinna być ten... O Jezus. Pusecka. Ta nora ze szczurami. Tylko gdzie ona? Chyba tak naprawdę do końca jest, to nie wiem. Dobra. Jestem z powrotem. To w innym kierunku była ta nora. Podejrzałem ten filmik, ona jest tu. A ja szukałem w tych okolicach. No. Więc zajrzyjmy do środka. Karnister z benzyną. Śrubokręt też bym wziął. Gaśnica. Jak najbardziej. To nam niepotrzebne, nie? Dobra. Boże, szkoda, że jednak psa nie mam. No, kurwa, by tu mi wiele pomógł. Skoda nic nie da. Trudno. Chodźmy do środka. Chodźmy. Pójdźmy. Wow. Ho, ho, ho. Dziś jak ogień poszedł górą. To było niezłe. Dobra. Mięso, to jeszcze latałem. Myślałem, że coś po lewej idzie, a to dźwięk skrapającej się wody. Chłodziwo. Mogę to wziąć. Kość utowa. Metalowe wiadro. Przepychacz do... Dobra, ja to wszystko pozabieram, tak czy siak. Bezpiecznik, no, jak najbardziej. Pozabieram to, bo... O, 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 o. No, coś to było. Dobra, to mnie wszystko pozabieram. Jak ktoś to najwyżej do warsztatu wrzucę, do tego sejfu całego i w dupie tam. Rdzeń fuzyjny. Tylko napromieniowanie tutaj wzrasta mi mocno. Patrzcie. W imieniu Bostońskiego Biura Regionalnego pragnę pogratulować panu i pańskiej ekipie zdobycia nagrody pogrzebu śmieci. Za największe ograniczenie ilości odpadów produkowanych przez jeden sklep. Dobrze. Dobra. Tam promieniowanie wzrasta i to dosyć znacząco. Dobra. Mięso kryto szczura. A, tutaj byliśmy. Stąd przyszliśmy. Czyli tak. Tu też tu byłem. Wziąłem ten rdzeń fuzyjny. Tu nie ma nic. Oho. Kryto szczur ze wścieknizną. Trzy mogę teraz zabrać. Dawaj, jeszcze raz. No, jeszcze raz. Ojej, gdzie ty jesteś? Tak jest. Tak, udało się. Weź wszystko. Dobra, przeładuję magazynek, bo tu pisze, to i tak mamy. Bierz wszystko, bierz. Nie, nie pij tej wody. Maria. Bym się napromieniował jeszcze. Dobra, i tu jest safe. A, to łatwy zamek, już mam poziom średni. Poziom czwarty. Poziom czwarty. Połamałem sfinkę? Kurwa, niby. Dobra, poszło. Jest. Bandycki ochronić na rękę. Kapsel. Świetnie. Nabój. Powtarzalna samoróbka. Karabin też wezmę, może później się to wyrzuci w pizdu. Środek czyszczący Abraxo. To wszystko można później wykorzystać. Wszystko. Wszystkie te rzeczy można przerobić, zmodyfikować. Znaczy się przerobić, to wtedy wykorzystamy, nie? Dobra, wyjdźmy z tego kurwa tunelu. I chodźmy dalej. Pójdziemy tam, widzimy jakiś radar. Jeszcze tam zwiedzę tą okolicę. No dzisiaj taki odcinek jest poświęcony na zwiedzanie. Dojdziemy do tego miasteczka może. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. To chodźmy tu.
Dobra, jest znacznik. Jest. No to lecimy. Ta mapka w Falloutie zawsze taka zgubna dla mnie była. Zawsze miałem problem z trafieniem po prostu gdziekolwiek w Falloutach. Czy w trójce w sumie. Dobra, tutaj pozbierajmy. To może się centro kwiat. Nie, może się przyda do czegoś. Kurwa, niepotrzebnie tak biegam, co? Tam po prawej jest warsztat. Dawaj, dawaj, wskakuj. Nie bądź taki leniwy. Kurwa, w Skyrimie można było po górach skakać. A tutaj to co? Dobra, idźmy dalej. Tam, o, ktoś grilluje, ale nie ma ludzi. Kurwa, jakieś bydła popadane, nie wiem. Dobra, nieważne. Chodźmy tu w tą stronę, w stronę tego radaru. To mnie bardzo interesuje. Czy w tym samochodzie coś jest? Nie, kurwa. Nothing. To byliśmy i wybiliśmy tych tubylców. Dobra, i coś tutaj było za tą górą. Nie wiem, czy to jest ten radar, który ja wcześniej widziałem, ale chyba raczej tak. Jeszcze pozbierajmy te kwiatki, szlamy sola. To ktoś tak przetłumaczył na polski język. Może i tak, może i szlam sola. Tu nic nie ma. Dobra, tu jest ten radar i tu jest chyba jakiś, nie wiem, pojazd. Co to jest w ogóle? Wiem, że później będziemy mogli mieć pojazd, dzięki którym będziemy mogli latać. Ale tym raczej nie da rady. Dobra, to są porozrzucane przedmioty. Antylat, no pewnie, weź. Pewnie, że tak. Jest power armor następny. Łania. Nie muszę tego zabijać, ale... Ale to zabije. Dobra. Punkty doświadczenia lecą, to jest najważniejsze. Co teraz z tym? Aha. Nie ma głowy. Przeszukaj. Bierz korpus i nogę. I tak tego nie uruchomimy. Aha, czyli to jest w ogóle bez uzbrojenia, zobaczcie. Nie, kurwa, trzeba to... Ale to co, to będę tylko łaził? Nie. Rezyn fuzyjny zabiorę. No, o, i tyle. Tak zrobimy. Dołączył do imprezy. Koperos. Dobra, nie chcę. Będzie ten Koperos. Power Armora mam w swoim mieście, w sanktuarium, więc tutaj nie będziemy nic tworzyć. I tak nawet nie mam. Nie, minigana mam w sumie. Przy sobie nawet. Ale już tego nie będziemy zabijać, co? Albo. Poszło. To nic nie ma. Kurwa, jakie tam są kretoszczury jebane. Na razie się tam nie będę zbliżał. Dobra, chodźmy w stronę tego radaru. Zobaczmy, co tu kurwa jest. Co tu się kryje tak naprawdę. No i ten odcinek tak naprawdę jest bez misji. O! Ktoś coś do mnie mówi? Gdzie ty jesteś? O nie! Nie wiem, czy trafię. Aj, nie trafię. Tak jest. Co to było? Jezus Maria. Chyba jakaś mina, co? Cztery steampacki mi pozostały. Dobra, to więc ich na razie nie będę marnował. Widzę, że tam to się ostro dzieje. Stacja satelitarna
sił powietrznych. Dobrze. Ginsz ma to. I teraz wejdźmy do środka. Nie. Ajajajaj. O. Brudna sucz. Dobra. I to jeszcze martwa sucz. Dobra, spoko. Co my tu mamy? Toster ze śrubokrętem. Weźmy to w sumie. No teraz odpocznij. Da nam to coś? W pobliżu są wrogowie, tak? Czyli to jeszcze nie wszystko. Dobra, weźmy sobie, zapiszmy. O, ślicznie. Tak jest. Dobra, i zwiedźmy tą okolicę, może... Co to kurwa było? Dobra, wejdźmy tu. Może coś tu będzie ciekawego. Na górze to na pewno, bo z tamtego osobnika coś pewnie wypadło. Gruczą muchy jest, no niech będzie. Wow. Tak jest, gin. Wódka. Niech będzie. Psia karma w puszce, ja pierdolę. Rękawica baseballowa. Pyk. Leżysz. Amunicja. Jakaś baza, nie wiem. Chyba do baseballu. Biała, dobra, to bierzmy wszystko, bierzmy. Kapsel. I to tylko. To ona by nas strzelała, nie? Dobrze, tu nic więcej nie ma ciekawego. Więc idźmy na dół do tego budynku. Pójdźmy. Ciekawe, gdzie są inne krypty. To mnie najbardziej jara. To mogło w każdej innej krypcie mogło się... Każda krypta jest po prostu pewnie inna i jakieś różne tajemnice się mogą ukryć. Pracownia partnerska. Modyfikuj. Spawanie. Hartowanie. Jeszcze jeden... Aha, bo ja mam tylko przy sobie tyle. Bierz. Dobra. Tutaj też chyba nic nie mogę zrobić, bo to zmodyfikowałem tak jak mogę. Dobra, i starczy. Wyjdź ze stacji. W szafkach nie ma nic. Zapalniczka. Dobra, tu coś jest. Stacja stacjonarna się powietrza. Czyli pewnie zejście jest pod ziemię, co? Może ten Neptunek potrwać trochę dłużej. No i chuj z tym. Zobaczymy, co tu się kryje. Najpierw zwrócimy tą okolicę do końca. No i dobra. Co tu kurwa może być? Cwaniaczki. Patrzcie. Aha. Kurwa. A jednak dało radę to unieruchomić, widzicie? Dobrze. To jest tak. Mamy jakiś klucz. Tu jest terminal. O, bandyta? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bandyto? Dobra, tutaj pozwiedzajmy. Co oni tu kurwa mają? Środek czyszczący. Palnik, o. Chyba na zielono. To wszystko jest w ogóle na zielono, nie? Aha. Świetnie. Czyli za wysoki poziom zabezpieczeń, tak? Tak. Samoróbka, pistolet. Steampack. Dobra. Nie.
fajnie się dźwięki zmieniają. Jak... Co to było? O! Skąd ten pies się tu wziął? Dobrze. Gin szmata. O kurwa. Aż łepiej odskoczył. Dobra, weźmy sobie steampacka oczywiście. Trzeba będzie sobie tak zmodyfikować, żeby te steampacki przywracały więcej punktów zdrowia. Tam jest taka modyfikacja, aż się jej przyglądałem i to chyba będzie następna, w którą zainwestuję. Bo niestety nie da rady uniknąć tego, żeby się tam nie uszkodzić w czasie gry. Odlot, o. Co to kurwa jest? Oj, coś czuję, że to będzie grubo. Że tu coś się kryje fajnego. Naboje. Dobra, to jest łatwe. Kurwa, musiałem złamać. Trzeba delikatniej zarobić. Tak, ajaj. Come on. Tak jest. Łatwy zamek, ale wcale nie było łatwo. Pamiętany i wygrzew. Ale punkty doświadczenia lecą, to jest najważniejsze. Dobrze, co my tu mamy? Co my tu kurwa mamy? To jest jakaś... No stacja badawcza w sumie, no rzeczywiście. Czy nam młotek będzie później potrzebny? Raczej kurwa... Pewnie tak. Ciasteczka, fancy coś tam. Fancy. Jest i terminal. Fuck, ktoś tam kurwa jest. Dobrze. Dostał kurwa zanim mnie uderzył. Ciota. Tak jest. Wow. Wow. Jesus, to będzie grubo. W takim razie... Ja też mam działko obrotowe. No, przejebany gość. Tak jest. Jaka blać. Czy wy to widzieliście? Dobrze, mam to działko obrotowe. Weź. Naboje. Jebany. Ale kurwa mnie zaskoczył. Steampack. Pierdolony dziad. Dobra. Chyba mam obciążenie za duże, co? A ja... 300... Kurwa, to jest tyle waży, jebaństwo. Chyba jednak opuszczę. Kurwa, no szkoda mi troszeczkę. Dobra, tą rurkę opuść. Samoróbka, karabin opuść, jeden pistolet też. Dobra, to mamy grubas. No te dwa działka obrotowe jednak zostawię. A i tutaj mamy jeszcze. O kurwa, ten jest lepszy. Na rękę. Ten na pierś. A, to nie na to, kurwa, bandycki. Dobrze. To sobie opuśćmy. I to też. Psia obroża, skóra motocyklowa. Na chuj. Dobra. I zmienimy broń od razu. Uzbrojenie. Dobra, na pistolecik. Pistolecik jest zajebisty.
Dobrze. Teraz pozbierajmy z nich to, co zostało. Kurwa, to ja dalej zbieram zamiast aluminiowa puszka. Terpentyna, o. Ciasteczka fancy, więc kurwa. Klucz nastawny. Nie wiem, po co mi ten klucz nastawny, ale... Butelka. Czy oni tutaj tak chronili, co? Czy to jest... Czy to był po prostu ich schron? Jakiś wisiorek. No wezmę. Nie wiem, może to... Jakiś ważny aspekt w tej grze. Wisiorek. Nie? Pudełko śniadaniowe. Co to było? Klasykowy widelec. Terpentynę. Weź tą terpentynę, bo to rzeczywiście może się później przydać. A chuj, blizna. Tu gościu nic nie ma. Tam jest jeszcze terminal, który bym z chęcią odpalił i zobaczył. What the hell is going on here? I ten układ stanowy oczywiście też to zabiorę. Zaraz. Tutaj coś można zrobić. Błąd systemu, tak? Stan strumienia danych wyłączony, sieć bazy danych wyłączona. O. Czyli to jest powyłączane, tak? Dobra. Tu weszliśmy. Chodźmy dalej. Tu byliśmy. Tam są drzwi ogólnie. Tędy mogliśmy chyba wejść z góry. Tak, my poszliśmy naokoło, dobra. Więc... Przetrzymywana książka. Radio, takie zajebiste, chciałbym mieć takie. A tu coś jeszcze jest. Tu nie byłem. Jest i terminal, ale rozjebany. Dobra, tu chyba nic nie ma. Dobra. To nie tu. Kurwa. Zamieściłem się teraz. Dobra, wejdźmy tutaj. Coś pewnie będzie. Oj, od razu mi się złamał ten. Miało być łatwe. Ajajaj, następna mi się spinka złamała. Ale widzę, że bandyci tego mają sporo, tych spinek. Zaraz. Czyli do góry będę musiał. Jeszcze, o. Tyle. Jest. Poszło. Wow. Nie zdawałem sobie sprawy z takiego brutu sprawy. No właśnie, niech się to wypali. Wypaliło się. Fucking shitness. Następny poziom. Jesus Christ. Wykaz profitów? No dobrze, wiem. Dobra, co byśmy sobie, co można by było zainwestować teraz, nie? Zyskowie to wygląda, który skutecznie nauczył się cięższe przeszukiwania, pewnie pozwalają mi większej ilości amunicji. To jest dobre, co powiem, co nie powiem, ale... O! 40% zdrowia, jeden steampack mi przywraca. A antyratusowa 40% napromieniowania, to jest spoko. Zbrojnisz, chroń... Dobra, wiem o tym, czy jest broń biała, to mamy. Możesz otwierać trudne zamki po tym. To już w ogóle było zajebiście. To jest najmniejszy hasel, bym cyfrowy zaproponować i włamywać się do średnich terminali. Dobra, ja wezmę to. Jednak. Wezmę to. Włamywanie się do terminali to też jest ważna sprawa. Tak samo jak otwieranie zamków. W sumie najważniejsza jak dla mnie. A na razie sobie poradzimy. A skubany jak wyszedł, widzieliście? Z dupy dosłownie tego trupa.
Południowy wiadomo. Dobra, przeszukam to miejsce. Bo tu coś czuję, że tu coś będzie fajnego. Skoro było zamknięte. Nie? Albo i nie. Chyba raczej nie. Pusta wiewiarka. Kanister. Drewniana skrzynka, może tu coś jest. Kurwa, następna spinka, proszę. Tak, pięknie. Za pierwszym razem. No i super. Bardzo dobrze. Dobra, no to ja myślę, że co? No tutaj już miejsce mamy przeszukane. Drzwi otworzyliśmy. Tam pozwiedzaliśmy. Tu byliśmy, tak? Tu już wiemy co i jak. Szafki. Przeszukane. Tu już nic więcej nie ma. No, więc... cóż, no będę się żegnał, no. A, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Tu coś będzie na bank, bo jeszcze muzyczka taka wtargnęła nam w moje uszy i wasze uszy. Taśma terpentyna. Okej, tam coś było. Dobra, spoko. Kurwa, tutaj nic. O, safe. No. Jednak warto było to zajrzeć. Oczywiście, że tak. Come on, dobrze. Otwarło się. Yes. Oj, ten odcinek będzie długi. Yes, ale dużo. Ogniwo fuzyjne. Przedłożone pieniądze. Dobra. Mogę biegać jeszcze? Mogę. Dobra, więc... Przeszukaliśmy sobie już tą stację. Troszeczkę przedmiotów zdobyliśmy, jakieś tam pieniążków, kapsli, bla bla bla. Także cóż, na tym myślę, że zakończymy. Będę się żegnał i do zobaczenia w następnym odcinku, ale w następnym sobie zrobimy odcinek poświęcę dla fabuły, czyli dla zadań. No, dobra, także do następnego. Jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę. Dzięki, hej, cześć.